Drodzy, już od wielu, wielu dni, kiedy myślałem o tym dzisiejszym nabożeństwie, to tak w sercu miałem, aby właśnie mówić o Ojcowskim Sercu Boga. Czasami mamy różne nastawienie, różne wyobrażenia o Bogu, ale kiedy, no właśnie, nie wiem, co myślisz, kiedy mówisz Ojciec, ale kiedy Biblia nam objawia, Boga, który jest Ojcem. To daje nam ten właściwy obraz Ojca. To nie jest ktoś, kto sprawia, że jesteśmy chętni czy, czy szybcy do tego, żeby jak najrzadziej go widzieć. Jezus przyszedł na tą Ziemię. I słowo Boże nam mówi, że przyszedł z wielu różnych powodów. Ale jednym z tych powodów, dla których Jezus przyszedł na ziemię, było to, aby objawić Ojca. Czytamy w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale takie słowa: Boga nikt nigdy nie widział. Lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go. To słowo jednorodzony możemy oddać, ono też znaczy w tym podstawowym znaczeniu, ale jedyny Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go. Drodzy, nie mamy i nie powinniśmy sobie czynić żadnego wizerunku, jak Bóg wygląda, bo On jest duchem, nikt go nigdy nie widział. Ale Jezus w szczególny, taki bardzo osobisty sposób przyszedł pokazać nam, kim jest Ojciec. I my wiemy, że Jezus był darem Ojca dla nas ludzi. Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A więc już sam ten tak zwany złoty wiersz Biblii, Ewangelii, mówi o sercu Ojca, który jest w niebie, że z miłości do Ciebie i do mnie, do ludzkości, daje jedynego syna, który był na Jego łonie. Myślę, jeżeli dobrze rozumiem ojcostwo, macierzyństwo, ale ja jestem Ojcem i Ojcostwo. To oddać swoje dziecko na śmierć i tą męczeńską śmierć, za kogoś, kto jest tego niegodny, kto sobie drwi ze mnie, kto się śmieje ze mnie, kto nie myśli o mnie, kto nie poważa mnie, nie wiem ktoś by oddał za takiego człowieka swojego syna tak bóg umiłował świat że oddał swojego jedynego syna który był na łonie ojca oddał za ciebie i za mnie i drodzy to już mówi jakie jest serce boga ojca kiedy Myślę o Bogu i kiedy myślimy o Bogu jako o Ojcu, On nie stał się Ojcem gdzieś tam w pewnym momencie w wieczności. Biblia mówi i ten fragment nam mówi, że, że On jest odwiecznym Ojcem, dlatego że odwieczny, ma odwiecznego Syna, który był na łonie Ojca. To nie było tak, że on w pewnym momencie w wieczności zrodził syna, nie. On był ojcem. A jeśli jest mowa, że dał tego zrodzonego syna, zrodzonego w wieczności od wieczności, on narodził się w ciele tutaj na tą ziemię. Tak więc, kiedy mówimy o Bogu jako o ojcu, mówimy o odwiecznym ojcu, który od od zawsze jest ojcem, bo ma wiecznego syna, który objawił się jako człowiek Jezus Chrystus. W tej samej ewangelii jest napisane w pierwszym rozdziale: "Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo." Tak więc kiedy Jezus modli się w Arcykapłańskiej modlitwie apostoł Jan to napisał: Mówi: Ale teraz ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. Zanim cokolwiek było. Ojciec ma syna tam w niebie. I on mówi: Uwielbi mnie tą samą chwałą, jaką ja miałem u ciebie, zanim cokolwiek zostało stworzone. I to słowo doksa chwała odnosi się tylko do Boga, do Ojca. I tutaj Jezus mówi o sobie, daj mi tą samą chwałę. Jedyny Bóg, który jest na łonie Ojca, Syn Boży Jezus Chrystus. W Ewangelii Łukasza, którą dzisiaj czytałem, kiedy Jezus znajdował. Odszukany jest przez rodziców, przez Józefa i Marię tam w Jerozolimie, gdzie go zgubili, poszli i, i nie zorientowali się, że nie było. I znaleźli go jak w świątyni, siedzi z nauczycielami pisma, dwunastolatek. I oni są zdumieni jego mądrością. I mają pretensje, synu, cóżeś żeś nam zrobił? On mówi, czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca Mego, ja być muszę. Kiedy Biblia mówi o Bogu jako Ojcu, drodzy, zawsze w pierwszej kolejności musimy wiedzieć On z natury, od wieków jest Ojcem ze względu na wiecznego Syna Jezusa Chrystusa. I najczęściej stwierdzenie mój Ojciec odnosi się do Jezusa. Kiedy mówi o nas, Chociaż też są takie stwierdzenia, że to jest Twój Ojciec, to najczęściej Mój Ojciec odnosi się do Jezusa. Jezus mówi: Ja idę do Ojca Mego i Ojca Waszego. Kiedy się modlicie, mówcie Ojcze nasz, bo Jezus jest wyjątkowym, jedynym Synem Bożym. A my? Staliśmy się z łaski Bożej Jego dziećmi i jego, jego synami. Syn, w innym miejscu Jezus mówi: Jeśli kto mnie służy, uczci go, Ojciec mój. Ja i Ojciec przyjdziemy do Niego i u Niego zamieszkamy, każdego, który otworzy swoje życie dla Boga. A w drugim liście Koryntian 1.3 Paweł pisze tak, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Zwróćcie uwagę, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Co myślę, kiedy modlę się do Boga? Jaki obraz Boga noszę w moim sercu i w moich myślach? Pełnego surowości, Boga, który czyha na to, aby mnie przyłapać na jakimś upadku. Jaki obraz i w jaki sposób Bóg objawia się nam w starym i nowym przymierzu, w starym i nowym testamencie. Apostoł Paweł mówi, to jest Bóg miłosierdzia i wszelkiej pociechy. Ten święty, ten sprawiedliwy. Zarazem jest pełen miłosierdzia i pełen pociechy. Jest Ojcem, dlatego że to Ojcostwo wynika z dzieła stworzenia. On jest źródłem wszelkiego istnienia i życia. Dlatego jest Ojcem. Słowo Boże mówi, że wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. I jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje, i przez którego my także istniejemy. A więc Ojciec i Syn tworzą wszystko razem z Duchem Świętym. Ale jakby to całe źródło, to życie bierze się z Ojcostwa Boga, z dzieła stworzenia. Dlatego jest Ojcem. Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca, pisze Malachiasz? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Bez względu na to, co kto myśli o Bogu, może mówisz, ale, ale ja nie żyję z Bogiem, ja jestem daleko od Boga. To ze względu na to, że jesteś dziełem Boga, stworzony przez Boga, Bóg jest ze względu na to Twoim Ojcem. Nie bardzo osobiście. Bóg chce coś więcej przez Jezusa Chrystusa. Chce nas przyciągnąć, jak Ojciec, swoje stworzenie do siebie, abyśmy z Nim byli. Bo my wiemy, że jako stworzenie, jako ci, którzy narodzili się, przyszliśmy na ten świat, z powodu grzechu Adama i z powodu naszych grzechów jest ogromna przepaść między Ojcem w niebie, a człowiekiem, Jego stworzeniem, które powinno mieć z Ojcem społeczność. Czyż ten, który mnie stworzył w łonie matki, nie stworzył i jego? I czyż nie on jeden ukształtował nas w łonie, mówi Hiob? On jest Ojcem wszelkiego stworzenia. Czasami ludzie mówią, dlaczego ja mam się liczyć z Bogiem? Mówią, ja w Niego nie wierzę, ja się z Nim nie liczę. Był taki sędzia, co z Bogiem się nie liczył, prawda? Ale jedno musimy wiedzieć, bez względu na to, czy się z Bogiem liczysz, czy nie. On jest Ojcem ze względu na to, że Cię stworzył, i jestem przed nim odpowiedzialny jako jego stworzenie. Oczywiście, że mogę cały czas uciekać od Ojca, ale Bóg przez Jezusa Chrystusa chce nas z powrotem sprowadzić do tej. Pierwszej bliskiej relacji społeczności, jaką człowiek miał w ogrodzie Eden ze swoim Stwórcą, gdzie człowiek był w obecności Boga. I kiedy taki trzeci bardzo ważny element ojcostwa Boga, on nie tylko jest Bogiem wszelkiego stworzenia i starego stworzenia, bo jeśli nie narodziliśmy się na nowe, należymy do tego starego stworzenia, ale staje się Ojcem. Przez Jezusa i w Chrystusie nowego stworzenia. Kiedy Bogu na to pozwolimy, kiedy wezwiemy Jego imienia, kiedy zaprosimy Go i powiemy: Przyjdź Panie do mojego życia, do mojego serca, bądź moim Panem. On stanie się Ojcem. Nie takim gdzieś z daleka, tylko dlatego, że jestem Jego stworzeniem, ale Ojcem, który będzie od tej chwili cały czas ze mną, a ja chcę być z Nim. Amen. Jest Ojcem Swojego ludów w ten unikalny, szczególny sposób. Czasami ludzie mówią: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, ale są to, powiem, puste słowa gdyż przez Jezusa Chrystusa, przez zaufanie Chrystusowi nie weszli w tą bliską relację z Bogiem Ojcem i przez fakt otrzymania nowego życia nie stali się Jego dziećmi, zrodzonymi, odrodzonymi na nowo. Izrael znał Boga jako Ojca. Izajasz, Malachiasz, Hiob nazywają Boga Ojcem. Lud Boży nazywa Go swoim Ojcem. Ale w nowym przymierzu następuje coś, o czym marzyli i tęsknili ludzie Starego Przymierza: aby doświadczyć mocy Ducha, mocy Boga, który zradza nas, uczyni nas ze Starych nowym stworzeniem. I to jest tajemnica. I słowo Boże mówi: Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare rzeczy przeminęły, wszystko stało się nowe. Ten sam ewangelista Jan napisał tak: Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Do Nikodema Jezus powiedział: Nikodemie, jeśli nie narodzisz się na nowo, nie, nie narodzisz się z ducha, nawet nie zobaczysz Bożego Królestwa. A więc On jest Ojcem ze względu na odwiecznego Syna, jest Ojcem ze względu na stworzenie, które uczynił, i staje się Ojcem w ten najbliższy sposób taki wyjątkowy, który upoważni nas, który sprawi, że będziemy z Nim na wieki, kiedy zradza nas przez moc Słowa i moc Ducha jako swoje dziecko. Pierwszy człowiek utracił tą społeczność i tą relację. Ale w Jezusie Chrystusie Ty i ja stajemy się na nowo Bożym ludem, Bożymi dziećmi. Słowo Boże mówi że jest to zrodzenie z Boga, jest to zrodzenie z ducha, jest to zrodzenie ze słowa, Mamy całą trójcę. Ojca, Syna i Ducha Świętego, który zradza tego grzesznego, pogrążonego w nieprawości człowieka daje Bóg nowe życie, nowe serce i stajesz się człowiekiem, który przestaje kochać grzech. Zaczynasz kochać Boga, Jego Słowo, Jego lud. Drodzy, zapomniałem wam przekazać pozdrowienia od zborów w Skoczowie, gdzie tydzień temu usługiwałem. I ten zbor was pozdrawia. W piątek usługiwałem na pogrzebie. I taka myśl mi przyszła. Czasami ludzie mówią tak, nabożeństwa to są te najsmutniejsze chwile w naszym życiu. Tak może powiedzieć tylko człowiek, który nie zna Boga. I nie zna Boga, który jest Ojcem, który go zrodził do nowego życia. Bo sobie tak pomyślałem, że nabożeństwo, czyli zgromadzenie takie jak to, jest najbardziej ekscytującym czasem w życiu wierzącego człowieka. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale to jest ten czas i ten moment, kiedy Ty i ja możemy wielbić Boga, możemy ogłaszać wielkie dzieła Boga i doświadczać mocy Boga. Właśnie w zgromadzeniu. Gdzie możesz doświadczyć uzdrowienia, uwolnienia, pocieszenia, to się dzieje w zgromadzeniu. Ja wiem, że nie tylko, ale zgromadzenie jest tym, tym szczególnym miejscem obecności Boga, Boga Ojca. I kiedy tutaj jesteśmy, chciałbym, żebyśmy mieli to właściwe wyobrażenie. On jest święty, on jest sprawiedliwy, ale On też w Jezusie stał się moim Ojcem. Pełnym miłosierdzia i łaskawości wobec mojego życia. On nie chowa gniewu na wieki, on jest o nim powiedziane. On okazuje łaskę i przebacza, kiedy upadam. On jest tym ojcem, który leży czasami z powodu własnej głupoty. On przychodzi, kładzie na mnie rękę i mówi: Wstań, wstań, ja Ci pomogę. Wielce łaskawy i miłosierny jest Bóg, który jest, stał się w Jezusie Chrystusie Twoim i moim ojcem. On nie tylko dał nam prawo, moc, stać się Jego dziećmi. Ale Jan pisze tak: patrzcie, jaką miłość okazał nam ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i nimi jesteśmy. Do momentu, kiedy nie nawróciliśmy się do Niego całym sercem, to nie, odnosi się, nie odnosiło się do nas. Ale kiedy uwierzyliśmy w Jezusa i oddaliśmy swoje życie Bogu, patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że On nas oczyścił, On nam przebaczył i przygotował wieczną chwałę wraz z Nim. Że zostaliśmy nazwani, nimi jesteśmy. To jest rzeczywistość, nie tytuł, dziecko Boże. Rzeczywistość, stan. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. Niewyobrażalna chwała Boża czeka tych, którzy przez wiarę stali się Bożymi dziećmi. W innym miejscu Pismo mówi, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. W liście do Rzymian Paweł pisze, ci, których Duch Boży prowadzi, są synami Bożymi. Tam użyte jest wcześniej z Jana słowo tekno, takie dziecko jeszcze niedojrzałe, ale później, kiedy już zaczynamy być i dajemy się prowadzić duchowi Bożemu, tam to słowo syn to jest troszeczkę inne słowo chios, oznaczającego już dojrzałego syna. Tego, który robi postępy w wierze, w poznaniu Boga, kim jest, Boga, który jest Jego ojcem, który wyraźnie. Jest wrażliwy na to prowadzenie Ducha Bożego w swoim życiu. Dlatego też Bóg dał do naszych serc Ducha Synostwa. A ponieważ jesteście synami, pisze Paweł, to Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych wołającego: Abba, Ojcze. Abba jest aramejskim określeniem Ojca. Kiedy Jezus mówi, kiedy się modlicie, mówcie Ojcze, tam jest użyte greckie, łacińskie to słowo pater, ale y, tutaj jest użyte Abba, tatusiu, który jesteś. Zesłał do naszych serc. Kiedy stajesz się Bożym dzieckiem, Duch Boży potwierdza twojemu duchowi, że masz w niebie Ojca, tatusia którego możesz wzywać. Nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi bożymi jesteśmy. Odrodzony człowiek, zrodzony z ducha i słowa, ma w swoim duchu poświadczenie od ducha bożego dla swojego ducha, że jest dzieckiem Bożym. Ale też przez ducha Bożego, który zaczyna w nas mieszkać, ty i ja możemy z odwagą zwracać się do Boga i mówić: Ojcze, tatusiu, który jesteś w niebie! Ten to duch świadczy. Ten to duch, duch Boży, świadczy naszemu duchowi, że Bożymi dziećmi jesteśmy. Drodzy, kiedy tak myślimy nad Bogiem, Bogiem, który daje z miłości do nas swojego jedynego syna na śmierć krzyżową, Bogiem, który przebacza nam, ale też daje nam, jak mówi pismo, nowe serce, daje nam swojego ducha do naszego wnętrza, dlatego już nie masz pragnienia czynienia zła. Ale chcesz teraz żyć czystym, świętym życiem. Tak więc mamy takiego Boga. Wszystko, co stare przeminęło, On jest Ojcem, który przeniósł nas z ciemności i umieścił nas, przeznaczył nas do dziedzictwa świętych światłości, pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian. Kiedy myślę o Ojcu, który jest w niebie, Ojcu, który przygotował dla mnie, dla ciebie w Chrystusie tak wielkie błogosławieństwo. Jezus powiedział: "Nikt z ludzi nie może przyjść do mojego Ojca w niebie, jak tylko jak tylko przeze mnie nie ma żadnego innego imienia, żadnej innej możliwości. Jezus mówi: Ja jestem droga, prawda i żywot, i nikt nie przychodzi do Ojca w niebie jak tylko przez mnie. Bo tak jak słyszeliśmy w tej pieśni, to krew baranka Bożego, krew Jezusa odkupiła nas z naszych grzechów, oczyściła nas z naszych grzechów. Sprawiła pojednanie między mną grzesznikiem, a Bogiem, który jest czysty i święty. I ta krew obmywa nas, oczyszcza, usprawiedliwia i dostępuje usynowienia. Należymy do Jego rodziny, dlatego Kościół nazwany jest też Bożą Rodziną. Oto Jezus wyraźnie mówi: Idę do Ojca mego, przygotować wam miejsce. I tam, gdzie ja będę, tam także wy będziecie razem ze mną, będziemy w obecności Boga, który jest Ojcem. Wszystko, co Jezus czynił i co mówił, objawia naturę Ojca w niebie. Pamiętacie, kiedy Jezus mówi: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kto mnie widzi, widzi Ojca. I Jezus mówi tak: cokolwiek do was powiedziałem, mówię to, co słyszę od mojego Ojca, cokolwiek uczyniłem, zrobiłem dlatego, że widziałem to wcześniej u mojego Ojca. Ja cały czas słucham, działam według tego, jak mój Ojciec. A więc patrząc na to, co robię i słuchając tego, co mówię, możecie widzieć Ojca. Kiedy czytam Biblię, Ewangelię i patrzę na Jezusa, mogę widzieć Ojca takim, jakim On jest. Kiedy przyprowadzono kobietę, przyłapano na cudzołóstwie, ci tak zwani sprawiedliwi powiedzieli: Czyż zakon nasz nie mówi, że należy ją ukamionować? I tutaj spotykam się z sercem, z miłosierdziem, z łaskawością Boga. Słuchajcie, gdyby. Każdy z nas byłby na czymś przyłapany. A Jezus pochylił głowę i zaczął pisać na piasku. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Jeden po drugim sumienie ich zaczęło oskarżać, i odchodzili Jezus, mówi: Kobieto, gdzie są ci, którzy Cię oskarżali? Miłosierdzie. Miłosierdzie Boże idzie przed sądem. Sąd będzie, ale zanim sąd nastanie, teraz jest czas łaski i miłosierdzia dla nas, abyśmy przyszli do Boga i uznali w nim swojego Boga Pana, aby stał się naszym Ojcem. Jest takie piękne słowo w Psalmie trzecim, 103 wierszu 3. Jak lituje się ojciec nad synami. Tak Pan się lituje nad tymi, którzy się go boją. I w naszym języku to, to brzmi tak, jak brzmi. A i to słowo lituje się, hebrajskie słowo lituje się, raham, ma następujące znaczenie. Miłować, głęboko kochać, okazywać miłosierdzie, mieć litość, żywić czułe uczucia. Wiecie, jak pomyślę, że mój Bóg, nasz Bóg, żywi wobec swojego stworzenia i wobec swojego nowego stworzenia. On nie tylko ma miłość, w sensie, bo postanowił nas kochać, On ma czułą, czułe uczucia wobec ciebie i mnie. Tak jak my mamy czułe uczucia wobec bliskich naszych, wobec naszych dzieci. Ojciec ma tego dużo, dużo więcej, bo jest Bogiem litościwy miłosierny łaskawy jest nasz ojciec który jest w niebie dlatego kiedy czytamy historię syna marnotrawnego który odchodzi od ojca odchodzi z domu bierze swoją część i roztrwania ją i zobaczcie gdyby bóg nie był ojcem takim prawdziwym ojcem który nie tylko dyscyplinuje mówi to tamto chociaż on dyscyplinuje ale gdzie w tym wszystkim jest także czułość jest łaska jest miłosierdzie on wygląda na i oczekuje że syn powróci I on przychodzi jako ktoś kto stracił absolutnie wszystko I on wie o tym. I dobrze jest, kiedy my wiemy, dochodzimy do takiego stanu, jak syn marnotrawny. Wiem, że straciłem wszystko i muszę przyjść do Boga, aby On dał mi nowe życie, poukładał moje życie, aby mógł mieć z Nim społeczność. Drodzy, mamy takiego Ojca, do którego mogę przyjść z moim strachem, z moimi pytaniami, z moimi lękami. Z moim grzechem mogę przyjść do Ojca i prosić Go, aby On to wszystko poukładał, oczyścił i dał mi łaskę, aby mógł na nowo rozpocząć. Ojciec wie, czego potrzebujemy, mówi Jezus. Gdy prosimy Go o Ducha Świętego, On nie da nam czegoś innego jest dobrym ojcem. Od Boga mówi Jakub, pochodzą dobre rzeczy. Wszystko, co, co jest dobre, pochodzi od Ojca Światłości. I na koniec, kiedy będziemy się modlić, a mam takie pragnienie. Po pierwsze, chcemy się błogosławić chcę błogosławić zborowi w imieniu Boga, który jest Ojcem. Ja też chcę, żeby ojcowie dzisiaj na tym miejscu. Jak pisze Paweł, że skłania kolana przed ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoimi, aby ojcowie na koniec tego nabożeństwa podnieśli swoje ręce i błogosławili swoje domy, swoje żony, swoje dzieci. Tak jak Bóg, jak Bóg chce nas błogosławić. Drodzy, opowiem, zakończę historią o sercu ojca, sercu. Rodziców, młody człowiek, który gdzieś pogubił się i trafił do więzienia. Spędził tam lata i nie wiedział, czy może wrócić do domu, czy nie. I napisał list do swoich rodziców. Ojcze Mamo, tego i tego dnia, o tej i o tej godzinie, będę jechał tym pociągiem, będę przejeżdżał koło naszego domu. I jeżeli mogę wrócić do domu, jeżeli przyjmiecie mnie i przebaczycie, to na tym drzewie tam w ogrodzie powieście jakąś białą szmatkę, nie wiem, jakieś płótno powieście. To będzie dla mnie znakiem, że chcecie mi przebaczyć i mnie przyjąć. I kiedy wypisano go już z więzienia, Wsiadł do pociągu, wsiadł do przedziału i w tej historii tam czytałem, że siedział z kimś jeszcze, z jakimś innym człowiekiem i opowiedział mu swoją historię. I mówi, nie jestem godny. I kiedy pociąg będzie przejeżdżał, za chwilę się wynurzy za zakrętu. Ja nie mam odwagi patrzeć w okno, ale popatrz ty, czy tam na tym drzewie jest powieszona biała płachta. I kiedy pociąg przejeżdża, nagle ten sąsiad, który patrzy w okno, mówi: chodź szybko tutaj, chodź. I on staje w oknie i patrzy. A tam nie wisi jedna, ale całe drzewo obwieszone jest białymi pachtami. Serce Ojca, Boga, który czeka na swoje dziecko. Boga, który chce błogosławić swoje stworzenie, chce dać życie zamiast śmierci, chce dać błogosławieństwo zamiast przekleństwa. Takiego mamy ojca. Dlatego jest napisane, żebyśmy z ufną odwagą przystąpili do tronu Bożego, do tronu łaski. Z ufną odwagą. Wtedy, nawet kiedy widzimy, totalnie zawaliliśmy, totalnie zawiedliśmy, ale nie chcemy tak żyć, Chcę przyjść do ojca, aby on mi przebaczył, aby on dał mi łaskę i moc, aby mógł prowadzić życie, aby się jemu podobać. Z ufną odwagą, z głębokim szacunkiem, z czcią dla ojca w niebie. Chciejmy powstać, drodzy, aby się modlić. Aby wzywać imienia Jego, abyśmy mieli odwagę zawołać w naszym życiu. Bo Ojciec czeka. Ojciec cierpliwie czeka. Wiecie, czasami na nas, na nas swoje zrodzone z Ducha Bożego, przez słowo Boże dzieci, gdzieś tam schodzimy z Bożych dróg. On daje nam czas, abyśmy zawrócili. Abyśmy go wzywali, abyśmy znowu zbliżyli się do niego i byli blisko niego. Ojcze, tak dziękujemy Ci za Pana Jezusa Chrystusa. Ojcze, ja tak w imieniu Pana Jezusa błogosławię Twój lud na tym miejscu i błogosławimy siebie w imieniu Jezusa Chrystusa na tym miejscu. Ojcze, dziękujemy Ci, że przez Jezusa stałeś się naszym Ojcem i dałeś nam Ducha synostwa, że przez Ducha Świętego możemy mówić do Ciebie: Abba, Ojcze. I dziękujemy Ci, Boże, że ciągle nad nami pracujesz. Wychowujesz nas, karcisz nas, jeśli trzeba, ale w tym wszystkim jest wielka Twoja miłość, łaskawość i dobroć wobec nas. Dziękujemy Ci. Błogosławimy Twoje imię. Halleluja. A teraz proszę ojców na tym miejscu. Podnieście Wasze ręce. W geście błogosławieństwa dla swoich domów, chciejmy błogosławić w imieniu Jezusa jako ojcowie nasze domy, nasze żony, nasze dzieci, nasze rodziny. Chciejmy błogosławić. I tam, gdzie stoicie, mając podniesione ręce. Biblia mówi, że te ręce były podnoszone w celu błogosławieństwa, czy kładąc ręce, jeżeli żona jest koło ciebie, czy. Chciejmy błogosławić. To ma niezwykłą, słuchajcie, słowa z naszych ust mogą niszczyć i mogą budować, mogą błogosławić i mogą pozbawiać błogosławieństwa. Czytałem błogosławieństwo Ronowe tu nad Nikodemem. Kiedy mówi, I tak mówi Pan, tak będziecie błogosławić Waszych synów, Wasze córki. Tam, gdzie stoimy, półgłosem, jak ten wyrażaj błogosławieństwo w imieniu Jezusa, jako ojciec, jako głowa domu rodziny, odpowiedzialny przed Bogiem za swój dom. A jeżeli tutaj nie ma ojców, są matki, zróbcie to matki. Niech matki to zrobią wobec swoich domów, swoich dzieci. Amen. Módlmy się teraz. Każdy niech się modli, niech błogosławi swój dom wszechmogący, Boże nasz. Halleluja. Dziękujemy Ci, Boże. Ja Ci dziękuję za mój dom, za moją żonę i dzieci. I w imieniu Jezusa Chrystusa błogosławię, Panie, moją żonę, błogosławię dzieci, błogosławię wnuki, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa i wnuczki. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci, że dałeś nam to, ten przywilej, to prawo, jak, jako Ojcowie, abyśmy błogosławili w Twoim imieniu. I błogosławimy nasze domy i rodziny. A Ty, Panie, prowadź je. Ty, Boże Wszechmogący, zachowuj od wszelkiego zła. Błogosław nas, Panie. Halleluja. Niech teraz łaska i błogosławieństwo spływa na nasze domy, na nasze żony, na nasze dzieci, na naszych wnuków, wnuczki. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Halleluja. Oczekujemy błogosławieństwa w ich życiu, oczekujemy cudów Twoich w ich życiu, oczekujemy dobrych rzeczy w ich życiu. Dobrych rzeczy. Sprzeciwiamy się wszelkiemu złu, sprzeciwiamy się wszelkiej mocy ciemności w imieniu Jezusa. Panie, niech są błogosławieni. Niech są w zdrowiu. Niech są w powodzeniu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nade wszystko, niech ich życie, niech ich serce będzie przesiąknięte obecnością Twoją, Ojcze, w niebie, przez ducha świętego. Halleluja! Chcemy radować się ze zbawienia naszych dzieci, naszych wnuków, naszych prawnuków. Chcemy radować się z ich zwycięstwa w ich życiu, jakie będą odnosić i odnoszą. Dla chwały Twojego imienia. Halleluja. Chwała Ci.